Chryste, nadzieją zbawienia, Tyś zmartwychwstanie i życie, do Ciebie w śmierci chodzi. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Dnia 17 stycznia zmarł w Centrum Onkologii w Lublinie biskup Stefany. Dzisiaj chowamy go w łomżyńskiej katedrze, dziękując Panu Bogu za dobro, jakie doświadczyliśmy dzięki Jego obecności na ziemi i przepraszając za popełnione przez Niego grzech. Biskup urodził się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim. W latach 1949-51 kształcił się w niższym seminarium duchownym Księży Chrystusowców w Ziembicach. W 1951 przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie rozpoczął nowicjat, a 8 września 52 złożył pierwszą profesję w Towarzystwie Chrystusowym. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców. 8 września 1958 złożył w Poznaniu śluby wieczyste i tam też arcybiskup Antoni Baraniak, arcybiskup metropolita poznański, udzielił mu święceń prezbiteratu dnia 28 czerwca 1959 roku. Dalsze studia kontynuował na Kulu, na sekcji biblijnej, otrzymując w 1965 magisterium z teologii, a doktorat z teologii biblijnej w 1980 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie dysertacji Wyrocznia Balaama i jej relektura w tradycjach prorockich. Pracował następnie jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie i Świętego Józefa w Stargardzie Szczecińskim. W latach 1976-80 pełnił funkcję wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego.
Został członkiem Komisji do Spraw Misji i członkiem konsulty przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W latach 1965-80 prowadził wykłady z egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców w Poznaniu, pełniąc równocześnie funkcję asystenta dyrektora studiów filozoficzno-teologicznych i wicerektora. W 1972 rozpoczął prowadzenie zajęć zleconych z zakresu teologii biblijnej, małżeństwa i rodziny na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1980 był zastępcą dyrektora, a w latach 93 i 2008 dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną, mieszczącego się w strukturach Akademii Teologii Katolickiej, a od 1999 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Decyzją papieża Jana Pawła II, świętego, 4 lipca 1980 roku został ustanowiony biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Święcenia biskupie otrzymał dnia 24 sierpnia 1980 roku w katedrze świętego Jakuba w Szczecinie. Jego zawołanie biskupie przyjął słowa in omnibus Christus, czyli we wszystkim Chrystus. W latach 1980-96 był wikariuszem generalnym diecezji, kurii biskupiej zajmował się sprawami duszpasterskimi i zakonnymi. Dnia 26 października 1996 został przeniesiony na urząd biskupa diecezjalnego diecezji łomżyńskiej. 17 listopada tegoż roku odbył ingres do katedry świętego Michała Archanioła w Łomży. Diecezji tutejszej przeprowadził pierwszy synod diecezjalny, otworzył katolicki ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, centrum duchowej adopcji dziecka poczętego oraz okno życia. Promował ruchy prorodzinne, jak ruch rodzin nazaretańskich, domowy kościół i wspólnoty Focolari. Zainicjował otwarte studium dla małżonków, a także marsze dla życia i dni młodzieży. Założył Radio Nadzieja i Muzeum Diecezjalne. Przeprowadził też renowację kościoła katedralnego. W roku 2006 konsekrował biskupa pomocniczego łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego, a w 2011 był współkonsekratorem podczas sakry biskupa diecezjalnego łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. W ramach Episkopatu Polski został członkiem Komisji do Spraw Rodziny, a potem przewodniczącym w latach 1994-2007. Ponadto wszedł w skład Komisji do Spraw Misji, Komisji do Spraw Zakonnych, Komisji do Spraw Liturgicznych. A w styczniu 1993 został członkiem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. 11 listopada 2011 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązku biskupa diecezjalnego diecezji łomżyńskiej. Dzisiaj zaś modlimy się o spokój jego duszy, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w szczególności o powołania gotowe do pracy dla dobra małżeństw i rodzin. Lata nasze przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim narodziły się góry i powstał świat, obracasz w próg człowieka
i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Bo tysiąc lat twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straszną sam. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie. Rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem pięknie i usycha. Zaprawdę twój gniew nas niszczy, trwoży nas twoje oburzenie. Wszystkie nasze dni mijają w twoim gniewie, nasze lata dobiegają końca jak westchnienie. Jarą naszego życia jest lat 70, 80 dni jesteśmy mocni. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Któż może poznać siłę twego gniewu i kto znieść zdoła moc twego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość zamiast zabój twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niewoli. Niech sługom twoim ukaże się twe dzieło, a twoja chwała nad ich synami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Lata śmierci wiecznej zachowaj mnie, Panie. Rzekłem w połowie dni moich, odejść muszę. Już Boga na ziemi żyjących. Nie zobaczę już nikogo spośród mieszkańców tego świata. Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie jak namiot pasterski. Jak tak zginąłem me życie, a Pan jego nic przeciął, od świtu do nocy kres mi położysz. Krzyczę do rana, on jak lew miażdży wszystkie me kości. Chwilę jak pisnę, ja skurczę, zrywam jak.
zmęczone są me oczy od patrzenia w górę. Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku. I oto strzegłeś moją duszę od przeluści zapłany. Gdyż odrzuciłeś za siebie wszystkie moje grzechy. Ojcze, zgłosi dzieciom wierność Twoją, a mi przychodzi z pomocą. Więc grać mu będziemy pieśń na strunach przez wszystkie dni naszego życia w świątyni Pańskiej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Od śmierci wiecznej zachowaj mnie, Panie. Będę chwalił Pana do końca mego życia. Chwal, duszo moja, Pana. Będę chwalił Pana do końca mego życia. Będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję. Nie pokładajcie ufności w książęta, ani w człowieku, który zabić nie może. Kiedy dług opuści, znów proch się obraca i przepadają wszystkie jego zamiary. Szczęśliwy ten pomocnie rabów Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Pan przywraca wzrok ociemniały, a dźwiga poniżony. Pan Boga sprawiedliwy. Pan strzeże przybyszów, ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, będę chwalił Pana do końca mego życia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Omrzyński, wszedł do radości swojego mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z Księgi Hioba. Hiob rzekł: oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieję i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Oto Słowo Boże. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował jego świątynią. Zakrywaj przede mną swojej twarzy. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
życie rzucił światło przez Ewangelię. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Godni bracia, w powołaniu kapłańskim i biskupim na czele z księdzem biskupem Januszem, biskupem diecezji łomżyńskiej i księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy bracia i siostry, w powołaniu chrześcijańskim na czele z przedstawicielami naszego parlamentu, rządu, władz samorządowych, szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, władz uczelnianych i innych placówek, innych wspólnot tutaj obecnych.
Drodzy telewizowie, telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja i innych mediów transmitujących tę żałobną uroczystość, bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiejsza homilia będzie miała cztery punkty, w których znajdzie się nasz dialog z Panem Bogiem i nasz dialog ze zmarłym pasterzem, księdzem, biskupem Stanisławem Stefankiem. Dialog pierwszy, dialog Pana Boga z nami. Słowo Pana Boga do nas. Na liturgii pogrzebowej zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, zwiastujące obiecane nam przez Boga wieczne trwanie, nasze życie wieczne. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Mówi natchniony autor Księgi Mądrości. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana, pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Zapewnia nas Chrystus w Ewangelii świętego Jana. Nasz Bóg nie jest więc Bogiem milczącym. Zwraca się do nas tak często w swoim Słowie i spełnia wobec nas dzieła miłości. Czyni nam wielkie rzeczy. Jego Słowo przychodzi do nas w różnym czasie, gdy się radujemy i gdy się smucimy, gdy jesteśmy zdrowi i gdy chorujemy, gdy jesteśmy młodzi i gdy jesteśmy w podeszłym wieku. To Słowo Pana Boga dzisiaj nas pokrzepia i przynosi nam nadzieję, gdy przybyliśmy na pogrzeb świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka. To Słowo nam dziś zwiastuje, że nasz Zbawiciel przychodzi po swoich, którzy w Niego uwierzyli, którzy Mu zaufali i Go pokochali, którzy tu na ziemi dla Niego żyli. Przychodzi, by ich przeprowadzić przez bramę śmierci do nowego świata, do nowego życia. I to Bóg nam wybiera godzinę tego przyjścia do nas i po nas, tak jak nam wybrał godzinę naszego poczęcia i przyjścia na ten świat. Wierząc w Jego miłość, jesteśmy przekonani, że ta godzina Jego przyjścia po nas jest bardzo odpowiednia dla nas, chociaż nam się niekiedy wydaje, że tak nie jest, że ta godzina odejścia jest niekiedy przedwczesna i często niespodziana. W Słowie Bożym znajdujemy pocieszenie i ukojenie, gdy drążą nas pytania, dlaczego już, dlaczego tak? A dzisiaj pytamy, dlaczego taki piękny biskupi kwiat został już wycięty z ogródka polskiego episkopatu. Drogi księże biskupie Stanisławie, Chrystus nasz Zbawiciel przyszedł po ciebie, aby cię zabrać do siebie na wieczne trwanie w miłości przed Bogiem. My patrząc na twoją trumnę, uświadamiamy sobie, że Bóg przez twoją śmierć przypomina nam, że my także stąd odejdziemy, gdy Jezus przyjdzie, aby zabrać nas do siebie.
w wierze Kościoła, którą tu na ziemi z nami dzieliłeś, kierujemy do Ojca bogatego w miłosierdzie, do Ojca wszelkiego życia, doczesnego i wiecznego, naszą modlitwę dziękczynną i błagalną, którą włączamy w zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Nasze słowo do Pana Boga w tym dialogu z Bogiem. Nasze słowo ma charakter odpowiedzi na Boże Słowo i jest wypełnione dzisiaj w szczególny sposób dziękczynieniem i prośbą. Słowo wdzięczności. Panie Boże, nasz Ojcze, podczas tej Eucharystii dziękujemy Ci za dar życia i za każde dobro, które zostawiłeś na tym świecie, w sercach i umysłach ludzi przez posługę księdza biskupa Stanisława. Dziękujemy najpierw za jego rodzinny dom w Majdanie Sobieszczańskim na Lubelszczyźnie, za jego bogobojnych rodziców, za wychowanie religijne i patriotyczne, za to niezapomniane wiano wyniesione z domu rodzinnego od mamy i taty. Nasz niebieski Ojcze, dziękujemy za dar powołania kapłańskiego, którym obdarzyłeś przed laty maturzystę Stanisława, które powołany wypełniał w zgromadzeniu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Dziękujemy za dar święceń kapłańskich otrzymany, jak słyszeliśmy, w dniu 28 czerwca 1959 roku w Poznaniu z rąk księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Boże w Trójcy Święty Jedyny, dziękujemy, że w młodym kapłanie wzbudziłeś miłość do Pisma Świętego, że na jego kapłańskiej drodze postawiłeś mu wspaniałych mistrzów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a potem w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie ukształtowała się jedna ze ścieżek jego kapłańskiej posługi, posługa myślenia, posługa naukowo-dydaktyczna, wytyczona głównie przez wspaniałego mistrza i pasterza księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, który właśnie zaszczepił w kapłanie Stanisławie miłość do małżeństwa i do rodziny. Boże nasz Ojcze, dziękujemy za 17-letnią posługę księdza biskupa Stefanka w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przy boku księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego i za 15-letnie pasterzowanie biskupie w kościele łomżyńskim. Dziękujemy, że tak wiele osób przez to spotkanie z biskupem Stanisławem odnalazło Ciebie, uwierzyło w Chrystusa, rozpoznało w Nim swego przyjaciela i Zbawiciela. Posłowie wdzięczności jest słowo prośby. Panie Boże, nasz Ojcze, do słów wdzięczności dołączamy dziś pokorną prośbę. Jest ona tylko jedna, taka najważniejsza, abyś wybielił w zbawczej krwi Chrystusa wszystkie cienie kapłańskiej i biskupiej duszy Twojego sługi, abyś go przybrał podczas tej Eucharystii w szaty zbawienia i przyjął na niebieskie komnaty. Część druga, dialog drugi, nasz dialog ze świętej pamięci biskupem Stanisławem. Słowo, przesłanie zmarłego do nas. Drogi księże biskupie, tak wiele wygłosiłeś homilii, kazań, konferencji, rekolekcji do różnych grup społecznych, kapłanów, sióstr zakonnych, małżonków, rodziców, parlamentarzystów, różnych innych grup młodzieżowych i społecznych. Także wiele wygłosiłeś wykładów,
kursorycznych i monograficznych na uczelniach do młodzieży duchownej i świeckiej, wykładów i prelekcji na różnych sympozjach, sesjach i spotkaniach. Biskupi i kapłani szybko rozpoznali Twój talent kaznodzielski, talent wykładowcy, dlatego Cię zapraszali do różnych wspólnot. Twoje przemodlone kazania, konferencje bazowały na Piśmie Świętym i nauce Kościoła. Były ozdabiane mocnymi, dobrze dobranymi przykładami, obrazami codziennego życia, szczególnie życia małżeńskiego i rodzinnego. Były wypowiadane z wielką pasją, poruszały wiernych. Dziś zamilkły Twoje usta, ale ślady Twoich wystąpień pozostały w naszych sercach, pozostały w nagraniach i publikacjach naukowych i homiletycznych. Pozwól, że użyczę Ci w tej chwili moich ust i przytoczę z Twojego bogatego skarbca myśli tylko jeden krótki fragment z Twojego słowa na powitanie z Kościołem Łomżyńskim z dnia 28 października 1996 roku. Cytat. Od dzisiaj chciałbym spotkać każdego z Was i wpatrzeć się w oblicze, w którym objawia się oblicze samego Chrystusa. To w Waszych oczach zapisane są słowa Ewangelii, które mam czytać, a równocześnie Wasze oczy i Wasze serca są przestrzenią, której mam służyć, by objawiły się w niej słowa Ewangelii. Witając się z Wami, jak najserdeczniej zapraszam do spotkań i czekam na te spotkania. W Kościele Chrystusowym nie ma stopni władzy. Są stopnie służby i odpowiedzialności. Bardzo serdecznie proszę o modlitwę, bym mógł sprostać wyznaczonym zadaniom. Koniec cytatu. W słowach tych, księże biskupie Stanisławie, wyraziłeś ogromną miłość i szacunek do każdego człowieka. Dziś wiemy, że tych słów nie powiedziałeś, by się komuś przypodobać, lecz aby je wypełnić na wzór Chrystusa. Gdy zamknęła się książka Twojego ziemskiego życia, w oparciu o to, czego doświadczyliśmy i co o Tobie mówią i piszą w mediach katolickich, możemy powiedzieć, że byłeś prawym człowiekiem, autentycznym chrześcijaninem, prawdziwym ojcem, bratem, pasterzem i przyjacielem każdego człowieka. Dałeś się poznać jako obrońca prawdy, promotor wiary, obrońca życia, promotor małżeństwa i rodziny, promotor wartości religijnych i narodowych. I nasze słowo do zmarłego w tym dialogu z nim. Drogi nasz przyjacielu, księże biskupie Stanisławie, oto wybija godzina pożegnania Ciebie w katedrze łomżyńskiej, w matce kościołów w całej diecezji, gdzie tyle razy przemawiałeś, gdzie sprawowałeś Eucharystię. Żegnamy Cię w postawie wdzięczności wobec Pana Boga za Ciebie. Żegnają Cię biskupi, Twoi bracia w posłudze pasterskiej, biskupiej. Żegnają Cię księża, Twoi wychowankowie, koledzy, uczniowie i przyjaciele. Żegnają Cię siostry zakonne, które tak ceniłeś. Żegnają Cię klerycy. Żegna Cię Twoja ukochana diecezja, której służyłeś
od 1996 roku. Żegnają Cię wszyscy, nie tylko w tej świątyni obecni, w tej katedrze, ale także, którzy łączą się z nami przez media. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Odnajdź tam swoich przyjaciół, z pokrewieństwa krwi, mamę, tatę, rodzeństwo. Odnajdź tych, z którymi zaprzyjaźniłeś się, gdy tu byli na świecie. Odnajdź przyjaciół z Twoich ziemskich dróg, które tam są, których tu na ziemi miałeś tak wiele. Dziękujemy Ci za przykład kapłańskiego i biskupiego życia, za prawość w myśleniu, mówieniu i postępowaniu, za Twoją dyspozycyjność do służby, za Twoje poczucie humoru, za Twoją wrażliwość na potrzeby drugich, za gotowość do niesienia pomocy, otwartość na każdą ludzką sprawę, a także za dyskretne znoszenie cierpień, cierpień duchowych i fizycznych, o których dokładnie nie wiedzieliśmy, ale dzisiaj to lepiej wiemy. Dziękujemy Ci, księże biskupie Stanisławie, za obronę i promocję Radia Maryja Telewizji Trwam, naszego dziennika. Pamiętamy ten czas, gdy środowiska ludzi nieprzyjaznych Kościołowi nalegały, by te media toruńskie zniszczyć rękami biskupów. Wiemy, że stałeś w pierwszym szeregu obrońców tych mediów. Wiedziałeś dobrze, jakie nadchodzą czasy, co się dzieje w Europie, jakie plany mają ludzie przesiąknięci ideologią zła. Uważałeś, że te media są wielkim darem Pana Boga dla Kościoła i dla Ojczyzny, że nie pozwolą się poddać poprawności politycznej, że będą służyć szerzeniu i promocji prawdy i dobra. Spoczywaj w pokoju, dobry pasterzu, dobry biskupie, miłośniku Boga i człowieka, szczególny miłośniku małżeństwa i rodziny, Kościoła i Ojczyzny, przyjacielu prawdy, dobra, piękna, przyjacielu mądrości. Niech Maryja, którą umiłowałeś na ziemskich drogach Twojego życia, niech Cię zaprowadzi do Jezusa i otuli Cię na wieki płaszczem swojej matczynej miłości. Do zobaczenia w wieczności. Amen. Przez Jezusa Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i życiem, przedstawmy Bogu bogatemu w miłosierdzie nasze modlitwy i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby Bóg umocnił w nim wiarę w zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego biskupa Janusza Stepnowskiego, obecnych wśród nas biskupów, kapłanów i diakonów, aby z wiarą głosili Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego biskupa Stanisława, który był sługą Jezusa Chrystusa, aby osiągnął radosne obcowanie z miłosiernym Ojcem. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli miłości Boga. Ciebie prosimy.
Módlmy się za rodzinę pogrążoną w żałobie i za wszystkich, których ta śmierć dotknęła, aby Pan Bóg udzielił im pokoju serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i krewnych, dobroczyńców, aby Pan Bóg nagrodził ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, o przymnożeniu w naszym sercu wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, Panie życia i śmierci, wysłuchaj prośby swojego ludu, które z wiarą przedstawiliśmy Tobie. Daj nam nadzieję płynącą z tajemnicy zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, a w przyszłości radość ze spotkania z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nieskończenie dobry, Twój sługa, nasz biskup Stanisław, za swojego życia ziemskiego składał Tobie eucharystyczną ofiarę za zbawienie wiernych. Pokornie błagamy, aby ta ofiara wyjednała mu Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, z Twojej woli się rodzimy, Ty kierujesz naszym życiem i na Twój rozkaz nasze ciało podległe grzechowi wraca do ziemi, z której było wzięte. Zostaliśmy jednak odkupieni przez śmierć Twojego Syna. I Ty nas wskrzesisz swoją mocą, abyśmy mieli udział w chwale Jego Syna. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie. Razem z nimi wołając. Sanctus, Sanctus. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy.
To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Januszem, wszystkimi biskupami świata oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, biskupie Stanisławie, którego dzisiaj z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom,
pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, się. Boże nasz Ojcze, okaż miłosierdzie swojemu słudze naszemu biskupowi Stanisławowi, który pokładał nadzieję w Chrystusie i głosił Jego Ewangelię. Przez tę ofiarę daj mu udział w chwale Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Usiądźmy. Na dzisiejszą uroczystość pogrzebową przybyło wiele osób duchownych i świeckich, kapłani, arcybiskupi, biskupi, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele ruchów i organizacji kościelnych oraz wierni, także ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem
Radia Maryja i Telewizji Trwam. Ojciec Święty Franciszek skierował do nas telegram kondolencyjny, który odczyta teraz ksiądz kanonik Artur Szurawski, kanclerz łomżyńskiej kurii. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Janusz Stepnowski, Łomża. Ekscelencjo, z wielką przykrością przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Stefanka, emerytowanego ordynariusza diecezji łomżyńskiej. Na ręce Waszej Ekscelencji składam wyrazy współczucia po stracie zasłużonego pasterza. Świętej pamięci ksiądz biskup Stanisław dał się poznać jako gorliwy pasterz, a także jako wieloletni ofiarny koordynator duszpasterstwa rodzin i kustosz instytutu dedykowanego tej gałęzi duszpasterstwa w Łomiankach. Obejmuję swoją modlitwą osobę zmarłego biskupa, którego Pan Bóg powołał do siebie, oraz wszystkich, których ta śmierć napełniła smutkiem. Łączę wyrazy szacunku w Chrystusie zmartwychwstałym. Arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, przekazał list, który odczyta teraz pani minister Grażyna Ignaczak-Bandych, dyrektor Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy uroczystości pogrzebowych świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka, biskupa seniora diecezji łomżyńskiej. Droga rodzino zmarłego księdza biskupa, Ekscelencjo księża arcybiskupie, ekscelencje księża biskupi, czcigodni kapłani, czcigodne siostry i czcigodni bracia zakonni, szanowni zgromadzeni. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek, wieloletni arcypasterz diecezji łomżyńskiej, odszedł po swoją wieczną nagrodę. Łączę się w żalu i modlitwie ze wszystkimi, którzy towarzyszą mu w jego ostatniej drodze. Z głębokim szacunkiem wspominam dzisiaj jego służbę Bogu i ludziom. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek przeżył ponad 60 lat w kapłaństwie. Zmarł na kilka miesięcy przed 40. rocznicą swojej sakry biskupiej. Posługiwał jako duszpasterz parafialny, ceniony popularyzator wiedzy biblijnej, zastępca przełożonego generalnego swojego zgromadzenia zakonnego, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz jako wykładowca i wicerektor Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu. Był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną w podwarszawskich Łomiankach. Pełniąc misję biskupa pomocniczego diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1980-1996, a więc w okresie przełomowych, a zarazem trudnych zmian w naszej ojczyźnie, a następnie przez 15 lat ordynariusza łomżyńskiego, ksiądz biskup Stefanek dał się poznać jako energiczny, zapobiegliwy gospodarz oraz dynamiczny organizator życia religijnego w swoim kościele lokalnym. Zasłynął jako niestrudzony orędownik i obrońca wszystkiego, co sprzyja trwałości i szczęściu polskich rodzin. Nawiązując do słów sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, z mocą nauczał, że rodzina ma być Bogiem silna, a naród silny rodziną, że rodzina to
to fundament życia społecznego. Nadto aktywnie wspierał rozwój mediów katolickich. Pragnął, aby były one ośrodkami, wokół których tworzą się wspólnoty ludzi wiary, ludzi solidarnie się wspierających, a jednocześnie będących świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami. Jego zasługi dla Polski wolnej i solidarnej docenił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który w roku 2009 odznaczył księdza biskupa Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz biskup Stefanek przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Niemal do końca swoich dni sprawował sakramenty, wygłaszał katechezy i nauki rekolekcyjne oraz angażował się w pracę duszpasterską, szczególnie na rzecz rodzin. Pięknie i trwale zapisał się w kronikach polskiego Kościoła, ale przede wszystkim w pamięci tych, którzy doświadczyli jego ojcowskiej troski, uwagi i serdeczności. W sercach tych, którym niósł radę, nadzieję i duchowe pokrzepienie. Cześć jego pamięci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Prezydent. W imieniu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej słowa pożegnania wypowie przełożony generalny ksiądz Krzysztof Olejnik. W czasie nowicjatu wyrobiłem sobie przekonanie o moim powołaniu do stanu zakonnego i kapłańskiego oraz poznałem i ukochałem ducha i cele Towarzystwa Chrystusowego. Zatem postanowiłem niezłomnie oddać się na wieczną służbę Bogu w zakonie przez złożenie profesji. Tymi słowami, ekscelencją, świętej pamięci księże biskupie Stanisławie, nasz współbracie, argumentowałeś prośbę o dopuszczenie do pierwszych ślubów zakonnych, które złożyłeś 8 września 1952 roku. Od tej chwili przez całe swoje życie realizowałeś śluby zakonne, a ich ostateczne wypełnienie dokonało się 17 stycznia, kiedy od zjednoczenia z Chrystusem na ziemi przez wiarę przeszedłeś do oglądania Go twarzą w twarz wieczności. Księże biskupie Stanisławie, 1 stycznia w czasie odwiedzin w Twoim domu w Łomży błogosławiłeś naszemu zgromadzeniu i na moje ręce przekazałeś braterskie pozdrowienie wszystkim Chrystusowcom. Zleciłeś mi wówczas, abym przekazał wypowiedziane przez Ciebie słowa. Jestem dumny z tego, że jestem Chrystusowcem. Panu Bogu dziękuję za przywilej bycia w Towarzystwie Chrystusowym. Dzisiaj my dziękujemy Panu Bogu za Twoich rodziców, którzy są największymi dobrodziejami naszej wspólnoty, za to, że przekazali Twoją wiarę, że w Twojej rodzinie rozpoznałeś powołanie zakonne i kapłańskie. Dziękujemy za Twoją osobę i dzieło Twojego życia, za dobro, którego Bóg udzielał przez Twoją posługę nam, Chrystusowcom i rodakom żyjącym na emigracji, całemu Kościołowi Ojczyźnie. Nie sposób w krótkich słowach ukazać znaczenia Twojej posługi dla Towarzystwa Chrystusowego jako wikariusza generalnego, wicerektora i wykładowcy Pisma Świętego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Bogu dziękujemy za ukochanie przez Ciebie naszego towarzystwa,
za troskę o jego rozwój i wymowne świadectwo braterskiego życia z nami w czasie biskupiego posługiwania. Jako biskup łomżyński w jednym z wywiadów z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa powiedziałeś: dopóki żyję, jestem zakonnikiem, który ślubował dozgonnie zachowywać rady ewangeliczne. Śluby mnie obowiązują, jest tylko inna przestrzeń ich realizacji. Chrystusowcy codziennie modlą się za zmarłych słowami: daj im, Panie, nagrodę za trudy i połącz nas z nimi wiecznej szczęśliwości. Z nadzieją zbawienia prosimy teraz Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, aby Tobie dał udział w chwale swojego zmartwychwstania i połączył nas z Tobą wiecznej szczęśliwości. Amen. W imieniu duchowieństwa diecezji łomżyńskiej przemówi ksiądz Jarosław Kotowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Ewangelia według świętego Jana w rozdziale 10 przynosi nam obraz dobrego pasterza. Chrystus wskazuje cechy, jakie posiada dobry pasterz. Zna swoje owce, woła je po imieniu, szuka tych, które poginęły, oddaje życie za swoje owce. Ten obraz dobrego pasterza chcemy mieć przed sobą w godzinie, kiedy my, kapłani łomżyńskiego prezbiterium, żegnamy biskupa Stanisława. Zna swoje owce. W jednym z wywiadów ksiądz biskup Stanisław stwierdził, że największym zasobem naszych terenów są ludzie. Trzeba kochać ludzi, z którymi się żyje, żeby zdecydować się na takie stwierdzenie. Znał też i kochał kapłanów z tego ludu wziętych i dla tych ludzi, którzy są zasobami tego terenu ustanowionych i posługujących. Woła je po imieniu. Oznacza głęboką zażyłość. Wiele razy mieliśmy okazję się przekonać, że biskup Stanisław jako ojciec zna zalety i wady swoich synów, że dobro pamięta, zło zapomina. Czasem mówił, że jest takie słowo, które przed podjęciem zadań trzeba sobie powiedzieć. Odwagi. I jesteśmy dzisiaj za to głęboko wdzięczni. Oddaje życie za swoje owce. 24 lata posługi w diecezji łomżyńskiej. 15 jako biskup diecezjalny i kolejne jako biskup senior. Życie oddane w posłudze i umacnianiu braci. Braci w wierze. Czas dla kapłanów. Chętne przebywanie z kapłanami. Codzienne oddawanie czasu było też oddawaniem życia. I do tego wszystkiego dołączyło się cierpienie. Dziękujemy Bogu za naszego biskupa. W imieniu wszystkich kapłanów naszej diecezji, w imieniu najpierw tych, którzy do kapłaństwa się przygotowują w naszym seminarium duchownym, w imieniu tych, których ksiądz biskup wyświęcił na kapłanów, w imieniu tych, których posyłał do posługi w parafiach, naszych diecezjalnych instytucjach, na uczelniach, w imieniu tych, którzy zakończyli posługę, a o których ksiądz biskup zawsze mówił, że w Kościele nie ma księży emerytów. Każdy jest potrzebny, bo Chrystus nie zwalnia z posługi. W słowie do diecezjan po rozpoczęciu posługi biskupa diecezjalnego w Łomży, dzisiaj już te słowa słyszeliśmy, padło, że w Kościele nie ma stopni władzy, ale są stopnie służby. Za tę służbę Kościołowi łomżyńskiemu, całemu prezbiterium łomżyńskiemu i posługę dla łomżyńskiego prezbiterium księże biskupie
gorąco dziękujemy. Niech Bóg Cię obdarzy niebem. Dzisiejsze uroczystości transmitowane są przez Radio Maryja i telewizję Trwam, gdzie często można było usłyszeć i zobaczyć księdza biskupa Stanisława. Prosimy teraz o słowo ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Dobry pasterzu, kochany ojcze, przyjacielu, prawdziwy przyjacielu, dziękujemy. Wierzę w świętych obcowanie, w życie wieczne. Jesteś po tamtej stronie, bądź dalej dla nas przyjacielem w różnych sytuacjach, także trudnych. Dziękujemy Ci, pamiętamy, jesteśmy dalej z Tobą. W imieniu władz miasta i samorządu głos zabierze przewodnicząca Rady Miasta, pani Alicja Konopka. Ekscelencje, księża biskupi, szanowna rodzino, drodzy zebrani. Zebraliśmy się dzisiaj w katedrze łomżyńskiej, aby pożegnać świętej pamięci biskupa Stanisława Stefanka, biskupa łomżyńskiego w latach 1996-2011 i honorowego obywatela miasta Łomża. W okresie, kiedy biskup Stanisław Stefanek kierował diecezję łomżyńską, powstały w naszym mieście m.in. Kościół, Katolicki Ośrodek Adaptacyjno-Opiekuńczy, Centrum Rehabilitacji Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Dom Księży Emerytów, Diecezjalne Radio Nadzieja oraz Muzeum Diecezjalne. W czasie swojej posługi biskupiej podejmował bardzo wiele działań z zakresu pomocy rodzinom i promowania ruchów prorodzinnych. W 2016 roku z inicjatywy prezydenta miasta Mariusza Chrzanowskiego Rada Miejska Łomży nadała mu tytuł honorowego obywatela miasta Łomży. Księże biskupie Stanisławie, żegnamy ekscelencję dziś w wielkim smutku, ale także z wiarą w sercu, że dzieło księdza biskupa nie przeminie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wiekuista, niech świeci, niech odpoczywa w pokoju. W imieniu wszystkich samorządowców z całej diecezji łomżyńskiej księdza biskupa pożegna pan Lech Szabłowski, starosta łomżyński. Sprawiedliwy znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbę lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość. Piątkowy wieczór 17 stycznia przyniósł nam głęboki ból i smutek. Gdy 17 listopada 1996 roku odbywa się ingres w katedrze łomżyńskiej nowego ordynariusza naszej diecezji, biskup Stefanek był dla nas wiernych kimś zupełnie nowym, kogo nie znaliśmy wcześniej.
biskupem z odległej diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dziś z wielkim żalem żegnamy naszego biskupa Stanisława, który przez 24 lata posługi w naszym kościele dał się poznać jako oddany kapłan i niezwykły człowiek. Łączył prostolinijność, wyrazistą osobowość i siłę charakteru z ciepłem, życzliwością, szacunkiem dla drugiego człowieka i poczuciem humoru. Rozległość horyzontów intelektualnych, przenikliwość obserwacji, rzeczywisty ogląd rzeczy i ludzi spotykanych na swojej drodze, trafność przekazu, który celnie formułował językiem prostym i zrozumiałym, były wyjątkowe, budziły podziw i szacunek. Odszedł wyjątkowy pasterz, duchowy przewodnik wiernych, przyjaciel wielu środowisk, niestrudzenie wspierających wszystkich w dążeniu do prawdy, również nas, samorządowców. To dążenie wynikało z osobistego przeświadczenia księdza biskupa o tym, że każdy, kto przyjął powołanie do służby kapłańskiej, przyjął zobowiązanie do dawania świadectwa prawdzie. Z tego zostanie rozliczony przez Boga i przez ludzi. Podzielił się tym w książce wydanej w Łomży w 2015 roku We wszystkim Chrystus. Tytuł publikacji jest tożsamy z jego zawołaniem biskupim, które, jak sam twierdził, wystudiował sobie ze świętego Pawła z początku listu do Kolosan. W 2015 roku, odnosząc się do wyboru swego zawołania, biskup senior powiedział: tu się zaczyna właściwie wszystko. Tu szczególna trudność głoszenia we wszystkim Chrystusa. Wcale nie była trudniejsza w stanie wojennym niż jest dzisiaj przy pełnej wolności. Z pewnością dlatego nie omijał zagadnień trudnych, żywo dyskutowanych we współczesnym Kościele katolickim i życiu społecznym naszego narodu. Przedstawiał daleki od schematów i stereotypów własny punkt widzenia, osobisty, lecz głęboko zakorzeniony w wierze w Jezusa Chrystusa. W nauczaniu Jego Ekscelencji księdza biskupa szczególne miejsce zajmowały godność człowieka, małżeństwo i rodzina. Troska o rodzinę, wyrażana w dokumentach i działaniach, wiązała się przede wszystkim z uznaniem jej za jej początek, podstawę życia indywidualnego i społecznego każdego człowieka, która przekłada się na wszystkie inne sfery jego działania, gospodarkę, politykę, a nawet środowisko. Zawsze apelował o włączanie myślenia we wszystkim, co się robi. Myślenie długofalowe, dla którego nawet stworzył odrębny termin, nazywając dalekomyślnością. W homilii, którą miałem okazję wysłuchać, wygłoszonej przed niespełna dwoma miesiącami, 1 grudnia 2019 roku, w moim parafialnym kościele w Śniadowie, która być może była ostatnią wygłoszoną do wiernych, biskup Stanisław dobitnie podkreślał, że człowiek musi myśleć perspektywą wieczności, a zwłaszcza gdy pełni funkcje publiczne, nie może poddać się natłokowi drobnych informacji, które skracają perspektywę, zaciemniają widzenie, skupiając uwagę na pojedynczych wydarzeniach, faktach w sumie mało istotnych, więc mając na względzie prawdziwą troskę o ojczyznę. Patrzył na samorządową rzeczywistość oczyma wiary poprzez wartości. Znał doskonale problemy, z którymi zmagał się samorząd i wskazywał drogi wyjścia. Wspierał samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie. Oddany wspólnocie samorządowej uczestniczył w niezliczonych spotkaniach, służył radą, udzielał wsparcia duchowego i modlitewnego. Jego Ekscelencja podkreślał, że aktywność samorządów nie powinna być skoncentrowana tylko na rozwoju gospodarczym. Zaznaczał, że ważne są relacje osobowe, wewnątrz społeczeństwa, etyka działań, potencjał duchowy, sfera kultury. Jego Ekscelencja, biskup senior, był człowiekiem nowoczesnym, wspierał współpracę międzynarodową jednostek samorządu terytorialnego, która pozwalała na wymianę doświadczeń i przeniesienie dobrych praktyk na grunt lokalny. Świętej pamięci biskupa seniora nie ma już pośród nas. Pozostał bogaty dorobek jego wypełnionego po brzegi licznymi talentami, pracowitego, pełnego godności życia. Bardzo ceniliśmy sobie wszyscy jego wsparcie, tę życzliwą obecność i przestrzeń działań samorządowych.
Żegnając dziś świętej pamięci Jego Ekscelencję biskupa seniora diecezji łomżyńskiej Stanisława Stefanka, składamy głęboki hołd jego osobie i działaniu. Zachowamy Ekscelencję na zawsze w naszej pamięci, pamięci samorządowców i wszystkich tych, którzy mieli zaszczyt i przyjemność z księdzem biskupem współpracować. Rodzinę najbliższych świętej pamięci księdza biskupa seniora Stanisława Stefanka w imieniu władz wszystkich szczebli samorządu terytorialnego z terenu diecezji łomżyńskiej proszę o przyjęcie najgłębszych wyrazów współczucia. Biskup Stanisław, zanim przybył do Łomży, przez wiele lat posługiwał w diecezji, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W imieniu tej diecezji i miasta Szczecina głos zabierze zastępca prezydenta miasta Szczecin, pan Krzysztof Soska. Biskupie Stanisławie, przybywam tu dziś ze Szczecina, choć właściwie powinienem powiedzieć przybywamy, bo jest tutaj nas spora grupa świeckich kapłanów z księdzem arcybiskupem. Ze słowami pożegnania i podziękowania. Czasem mówimy, obyś żył w ciekawych czasach, żyłeś w ciekawych czasach. Sakrę biskupią przyjąłeś w Szczecinie w sytuacji, gdy emocje sięgały zenitu, gdy trwał strajk w stoczni, w porcie, strajk generalny. Strajki obejmowały wówczas całą Polskę. Tydzień później zostały podpisane porozumienia sierpniowe. To był ten czas, czas karnawału Solidarności, po którym przyszedł czas smutny stanu wojennego. I to był czas, w którym także udzielałeś pomocy internowanym, gdy pomagałeś rodzinom tych, którzy mieli poważne kłopoty. 16, a właściwie 17 lat posługi dla Kościoła nad Odrą i Bałtykiem. Na pewno można by bardzo długo o tym mówić, ale ten rys charakterystyczny, w pewnej mierze zawdzięczany arcybiskupowi Majdańskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, to jest ten rys oddania się rodzinie. Instytut Studiów nad Rodziną, także jego filia w Szczecinie i posługa szczecińskim i w ogóle polskim rodzinom. To na pewno cecha charakterystyczna całej posługi biskupa Stanisława. Myślę, że dzisiaj tutaj nad łomżyńską katedrą wieje wiatr z nadmorza, ten, o którym mówił święty Jan Paweł II podczas homilii w Szczecinie. Ten wiatr, który przynosi przemianę. Myślę, że dałeś przykład wielu ludziom do tego, aby dokonali wewnętrznej przemiany. Biskupie Stanisławie, jak mówili do ciebie studenci, przyjaciele, wójciu, dziękujemy. Można tak powiedzieć, że biskup Stanisław był biskupem rodzin. W imieniu wszystkich rodzin całej diecezji łomżyńskiej przemówią teraz państwo Katarzyna i Krzysztof Jankowscy. Dokładnie 7 miesięcy temu pozwoliłeś nam, Panie, stanąć przy tym ołtarzu, by móc dziękować
Tobie za 60 lat kapłańskiej posługi księdza biskupa Stanisława. Pozwoliłeś nam doświadczyć jego uśmiechu, uścisku dłoni i słów pokrzepienia. Tak wiele momentów w życiu księdza biskupa Stanisława związanych było z tym właśnie miejscem. Tu uświęcał swoje życie i wplatał naszą codzienność w liturgię. Tu doświadczaliśmy jego posługi. Dzisiaj, gdy jego ziemska wędrówka kończy się, chcemy Tobie, miłosierny Panie, podziękować za dar jego kapłańskiego, biskupiego życia. Kochany pasterzu, przy Tobie my, rodziny, mogliśmy czuć się bezpiecznie. Jak mało kto byłeś dla nas ojcem i duchowym przewodnikiem. Pasterz zna swoje owce po imieniu i Ty znałeś nas po imieniu. Dla tych, których spotkałeś, znajdowałeś miejsce w przestrzeni swego serca. Bóg obdarzył Cię dalekowzrocznością. Miałeś wizję ojczyzny opartej na rodzinach silnych wiarą i wartościami. Łączyłeś pasterski autorytet z postawą przyjaciela, który jest dla człowieka. Do końca trwałeś w postawie służby. Dziękujemy za to, że miałeś czas na sprawy codzienne, którymi żyliśmy. Za to, że czułeś, czym żyjemy. Że potrafiłeś rozeznać nasze lęki i niepokoje. Że broniłeś godności i świętości życia ludzkiego, tego poczętego, jak i tego gasnącego. Za to, że dotykałeś spraw ludzkich, angażując swoją uwagę i serce. Za to, że pochylałeś się nad tymi, których okoliczności sprawiły, że znalazły się na marginesie życia społecznego. Za to, że po Eucharystii podchodziłeś, by pokazać, że pamiętasz. I wreszcie za to, że pokonywałeś różne bariery, by zaradzić ludzkiej biedzie i przyjść z rozwiązaniem. Niech Pan w chwale nieba wynagrodzi Tobie za Twoje otwarte serce i ciepło, którym nas obdarzyłeś. Ksiądz biskup Stanisław miał liczną rodzinę i łączyły go z nią silne więzi. W imieniu rodziny zmarłego przemówi brat księdza biskupa, pan Jan Stefanek. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie Stanisławie Gądecki, metropolito poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencje, księża biskupi i arcybiskupi na czele z biskupem Januszem Stepnowskim, pasterzem diecezji łomżyńskiej. Kapłani według stopni i godności. Siostry zakonne, bracia zakonni, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, drodzy przedstawiciele władz parlamentarnych, państwowych, samorządowych, władze miasta, drodzy przyjaciele, drodzy zebrani na tej uroczystości, droga rodzino. Staję przed niełatwym zadaniem. Przygotowałem sobie szkic podziękowania. Niemniej jednak skala tych podziękowań powinna być wielokrotnie większa. Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za przewodniczenie dzisiejszej liturgii, a księdzu biskupowi Ignacemu Decowi za skierowane do nas słowo. Dziękuję wszystkim biskupom i księżom, tak licznie zgromadzonym, uczestniczącym w tej koncelebrze. Słowa podziękowania kieruję do księdza biskupa
Janusza Stepnowskiego, następcy biskupa Stanisława. Dziękujemy za życzliwość i gościnność, z jaką spotykaliśmy się ze strony księdza biskupa w każdym czasie. Dziękujemy szczególnie za zorganizowanie tych wielodniowych uroczystości pożegnania naszego brata, bo to umożliwiło wielu osobom osobiste spotkanie pasterza i dotknięcie jego ręki, jego trumny. Za wszelkie dobro i okazaną życzliwość serdecznie cała rodzina dziękuję. Proszę pozwolić, że szczególne słowo podziękowania skieruję do siostry Maksymiliany, która od wielu lat, aż do ostatniego tchnienia, towarzyszyła i mężnie wspierała zmarłego księdza biskupa. Siostro Maksymiliano, siostro Zosiu, cała rodzina jest ci wdzięczna. Dziękujemy za ten niemierzalny wysiłek i serce w ostatnich tygodniach ciężkiej choroby. Dziękuję księdzu Tomaszowi Grabowskiemu, przyjacielowi naszej rodziny i również wspierającego pasterskie działania biskupa Stanisława, jak też za pomoc w ostatnich tygodniach jego zmagania się z chorobą. Dziękuję, księży. Dziękuję lekarzom i służbie medycznej, która opiekowała się księdzem biskupem przez wiele, wiele lat, w czasie kryzysu kilka lat temu, jak też teraz w czasie ostatnio postępującej choroby. Cała rodzina dziękuję bardzo ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za jego braterską przyjaźń z księdzem biskupem Stanisławem. I bardzo cieszę się, że ta deklaracja wybrzmiała wcześniej z ust ojca dyrektora. Dziękuję bardzo. Ojciec dyrektor udostępnił księdzu biskupowi prasę, radio i telewizję, aby mógł tak dla tak szerokiego grona odbiorców głosić Słowo Boże i nauczanie chrześcijańskiej rodziny. Dziękujemy za wsparcie czynem i modlitwą podczas postępującej gwałtownie choroby. Nie sposób podziękować wszystkim osobom duchownym i świeckim, które przez całą drogę kapłańską i biskupią darzyły życzliwością i wspierały naszego brata. Wiele z tych świadectw ukazywała się i ukazuje w prasie, radiu i telewizji. Dlatego proszę mi wybaczyć, że wszystkich nie wymienię, ale tu i w tym miejscu. Wszystkim z całego serca serdecznie dziękuję. To wsparcie i życzliwość były bardzo ważne dla księdza, a potem biskupa Stanisława, ponieważ prowadząc tak aktywną działalność duszpasterską i nauczycielską, odważnie i w sposób jawny głosząc prawdę, narażał się wielu ludziom i instytucjom, które chciały go wyciszyć lub podstępnie oczernić. Jeszcze raz dziękuję za modlitwę, za solidarność. Bóg zapłaci. Jeszcze z całą mocą pragnę podkreślić, że pomimo tak licznych obowiązków biskup Stanisław, nasz brat, nasz wujek, nigdy nie zapominał o najbliższej rodzinie. Zawsze znalazł czas, aby uczestniczyć w istotnych wydarzeniach. Uroczyście błogosławił zawierane związki małżeńskie, udzielał sakramentu chrztu siostrzeńcom, bratankom, wnukom, dzieciom, Eucharystię i wygłaszał homilię z okazji jubileuszy czy innych wydarzeń rodzinnych. Jest tu jeszcze wiele osób spoza rodziny, które też często uczestniczyły w tych uroczystościach. Drogi i kochany braci, drogi kochany wujku,
Będziemy o Tobie pamiętać w naszej codziennej modlitwie i będziemy realizować Twój duchowy testament. In omnibus Christi. W dobrych, powtórzę za świętym Pawłem, w dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś, a miłosierny Pan niech Ci odłoży wieniec sprawiedliwości. Wykazałeś się męstwem w głoszeniu Ewangelii, zabiegałeś o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój. Niech Pan przyjmie Cię do swojego królestwa. Słowa pożegnania i wdzięczności wypowie teraz gospodarz miejsca, biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Pan inżynier Jan, brat biskupa Stanisława, i w pewnym sensie już wyręczył mnie z niektórych punktów. Umiłowani bracia i siostry, kończy się uroczysta liturgia pogrzebowa w XVI-wiecznej łomżyńskiej katedrze, wewnątrz której modlił się i na którą z okna domu biskupów łomżyńskich przez 15 lat spoglądał biskup Stanisław. Kochał swoją katedrę i właśnie w niej spocznie jego ciało, dokładnie w krypcie biskupów łomżyńskich, można powiedzieć pod sercem Matki Bożej pięknej miłości, którą czcił i która już w tej chwili wychodzi na spotkanie z nim w progach Ojca Domu. Z wiarą w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne oraz chrześcijańską nadzieją żegnamy dziś, tak licznie zgromadzeni, umiłowanego przez kapłanów, przez siostry i braci zakonnych oraz wiernych diecezji, nie tylko naszej diecezji, biskupa Stanisława, mojego poprzednika, który w piątek odszedł do domu Ojca. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim uczestnikom pogrzebowej liturgii. Dziękuję księżom, arcybiskupom i biskupom przybyłym do Łomży na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Księdzu biskupowi Ignacemu Decowi dziękuję za wygłoszone Słowo Boże. Dziękuję wszystkim obecnym tu księżom diecezjalnym i zakonnym, kapitułom, seminarzystom, osobom życia konsekrowanego z diecezji łomżyńskiej, z terenu całej Polski, z zagranicy, księżom Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Dziękuję księdzu biskupowi Tadeuszowi, księżom pracującym w urzędach centralnych diecezji, zarządowi i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego, proboszczowi katedry i jego współpracownikom, braciom i siostrom zakonnym oraz chórowi za przygotowanie uroczystości pogrzebowych. Wyrażam wdzięczność profesorom, przedstawicielom uczelni wyższych z rektorami na czele, przedstawicielom szkół podstawowych i średnich oraz dyrekcjom tych szkół. Dziękuję pocztom sztandarowym. Serdecznie dziękuję parlamentarzystom, przedstawicielom władz państwowych i samorządowych obecnym na tej żałobnej uroczystości. Dziękuję Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta Łomża za ogłoszenie w dniu dzisiejszym żałoby w naszym grodzie. Dziękuję władzom miasta i samorządowcom ze Szczecina, wiernym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i wiernym z diecezji lubelskiej. Alumnom Wyższego Seminarium Duchownego oraz członkom ruchów i stowarzyszeń katolickich wyrażam wdzięczność za poprowadzenie czuwania przy zmarłym biskupie Stanisławie. Na uroczystości są przedstawiciele wojska, ułanów, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Rycerzy Kolumba, Bractwa Kurkowego, Kurpiów i wielu innych instytucji i organizacji. Wszystkim za modlitwę i obecność składam serdeczne Bóg zapłać. Wiernym świeckim z Łomży oraz innych miast i miejscowości naszej diecezji dziękuję za przybycie i modlitwę w swoich parafiach oraz tu w katedrze.
Dziękuję redaktorom i przedstawicielom mediów, którzy w ostatnich dniach przez liczne audycje czy artykuły przypominali wiernym osobę i nauczanie księdza biskupa Stanisława. Dziękuję telewizji Trwam, Radiu Maryja, Radiu Nadzieja i telewizji Narew za przeprowadzoną transmisję. Dziękuję pracownikom służby zdrowia, pani profesor Elżbiecie Starosławskiej wraz z zespołem lekarzy z Centrum Onkologii w Lublinie, którzy w ostatnich dniach życia troszczyli się o księdza biskupa, jak również panu doktorowi Waldemarowi Pędzińskiemu, który przez wiele lat był jego lekarzem rodzinnym. Dziękuję pracownikom Łomżyńskiego Centrum Medycznego oraz szpitala przy ulicy Płockiej w Warszawie za fachową i profesjonalną opiekę. Serca dziękuję siostrze Maksymilianie Lund, która przez 24 lata ofiarnie służyła, a w ostatnich dniach wytrwale czuwała przy chorym księdzu biskupie. Na ręce siostry Joanny Chrobak, reprezentującej przełożoną prowincjalną, dziękuję wszystkim siostrom nazaretankom, które przez lata posługiwały biskupowi Stanisławowi. Dziękuję siostrom benedyktynkom, misjonarkom oraz księdzu Tomaszowi Grabowskiemu, ostatniemu sekretarzowi księdza biskupa. Rodzinie księdza biskupa Stanisława, tak licznie tu zgromadzonej, o której wiele opowiadał i którą bardzo kochał, wszystkim osobom, które były z nim zaprzyjaźnione, składam serdeczne wyrazy współczucia i zapewniam o mojej pamięci w modlitwie. Dziękując Bogu za gorliwą, ofiarną i pełną oddania posługę pasterską oraz za świadectwo kapłańskiego życia biskupa Stanisława, polecam zmarłego szóstego pasterza diecezji łomżyńskiej Bożemu Miłosierdziu i proszę księży, siostry i braci zakonnych, alumnów i wszystkich wiernych diecezji o modlitwę, aby Bóg przyjął go do grona świętych pasterzy. Księży, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, rodzinę i wszystkie oficjalne delegacje zapraszam na posiłek do gmachu wyższego seminarium duchownego w Łomży. Ksiądz, biskup świętej pamięci, biskup Stanisław, był człowiekiem bardzo gościnnym i w jego imieniu zapraszam wszystkich tych przedstawicieli i delegacje na ten posiłek. Teraz nastąpią obrzędy ostatniego pożegnania i złożenie ciała księdza biskupa do grobu w krypcie biskupów łomżyńskich. W tym czasie aż do końca obrzędów pozostajemy na dotychczasowych miejscach. Do grobu udają się wyłącznie wyznaczone osoby. Bardzo proszę zrobić przejście tutaj po mojej lewej stronie aż do samej kaplicy Matki Bożej. Pożegnajmy serdecznie naszego współbrata w biskupstwie Stanisława. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i mocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata. Tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Zresztą zbawiony w cieście na schodach.
Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Boże Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego współbrata, biskupa Stanisława i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych przez Chrystusa Pana naszego. Niech Thank you.
Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą, błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, by ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata, biskupa Stanisława. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią biskupa Stanisława. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata biskupa Stanisława. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna Jezusa Chrystusa zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za Twojego sługę, biskupa Stanisława, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Spraw, aby świętej pamięci biskup Stanisław, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi mogący Ojciec i Syn i Duch Święty.
Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała. Na podobieństwo swojego ciała uwielbionego ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Zdrowaś Maryjo, łaski